Jesteśmy na dzień przed castingiem na Misy Studentek 2012. Asia Jakuć brała udział w poprzedniej edycji. Na początek może powiedz, jak do tego doszło, że zgłosiłaś się do Miss Studentek 2011? Powiem tak, to było w ogóle na takim bardzo wielkim spontanie, ponieważ weszłam tak co dzień na uczelnię, czekając na zajęcia, zupełnie przypadkowo. Nieznajomy wtedy dla mnie chłopak podszedł do mnie i jakąś ulotkę mi po prostu wręczył. Ja ją przeczytałam i mówię, no okej, jest tak, ale powiedział, że zapraszam właśnie do zdjęcia. Ja mówię, dobrze, czemu nie, zdjęcie sobie zawsze można zrobić. No i zrobiłam to zdjęcie. Później jakieś może 2-3 dni właśnie Daria się do mnie odezwała i się okazało, że jestem w tej czołówce, czyli w 16. No i tak to się zaczęło. Jesteś i właściwie byłaś bardzo nietypową uczestniczką konkursu, ponieważ w czasie całej gali poruszałaś się na wózku. Powiedz mi, czy to sprawiało jakieś problemy, przygotowanie do takiej gali, poruszanie się na wózku? Jak w ogóle sobie z tym poradziłaś? Bo to wymagało od ciebie raz, że niesamowitego wyrzeczenia, niesamowitego trudu, ale po drugie chyba jeszcze dużo większej odwagi. Znaczy powiem tak, dla mnie to było właśnie fajne doświadczenie, jakieś takie coś nowego, a przede wszystkim mogłam pokazać, że są na uczelni takie osoby niepełnosprawne, które też mogą właśnie uczestniczyć w takich imprezach i brać bez żadnych przeszkód właśnie udział. A co było dla mnie najbardziej takim jakimiś takimi przeszkodami? Chyba schody. Mhm. Bo to było właśnie na tym kampusie. No. Także chyba te schody były najgorsze, a tak to było bardzo fajnie, bo ekipa była fajna, dziewczyny też właśnie, zżyłyśmy się z dziewczynami, także nie odczuwałam jakiegoś tam dyskomfortu. Właśnie, to mówisz o tym jako jakiejś takiej przygodzie. Jak w ogóle wyglądały takie przygotowania? Jak wasze próby na przykład wyglądały? No przede wszystkim uczyliśmy się chodzić. Poruszać się na scenie, też w jakimś sensie ćwiczyliśmy wypowiedzi swoje, także no, była to bardzo fajna przygoda. A powiedz mi, czy konkurs w jakiś sposób odmienił twoje życie? No to nie jest jakieś duże, bardzo duże wydarzenie, ale czy może wpłynąć na życie człowieka? Dla mnie to mówisz, że to nie ma jakiegoś tam wielkiego wpływu. A w moim przypadku właśnie bardzo wielki wpływ wywarł ten konkurs, ponieważ już wcześniej wzięłam po prostu się za siebie, ale od tego czasu jakoś tak jeszcze bardziej się staram, żeby być coraz lepiej pod każdym względem. Także dla mnie to dużo plusów właśnie z tego konkursu wyszło. Także Jasne. A powiedz mi, co byś, jak byś namówiła może te dziewczyny, które się wahają, czy wziąć udział w konkursie? Bo zawsze dziewczyny zadają sobie takie pytanie, czy powinnam, czy jestem wystarczająco ładna, czy co powiedzą znajomi, jak wystartuję. Warto wziąć udział w takim konkursie twoim zdaniem? Oczywiście, że warto, ponieważ ja sama uważam siebie i nadal się uważam, że nie jestem aż taką super modelką w ogóle, ale mówię, potraktowałam to jako zabawę i właśnie pokazanie, że są takie osoby na uczelni i właśnie chyba głównie o to mi chodziło, żeby tak jakby taki impuls dać innym osobom, które właśnie przychodzą, które są już na uczelni, żeby się po prostu nie bały.